Najwyższa Izba Kontroli po raz pierwszy podejmuje kontrolę dotyczącą dostępności i finansowania rehabilitacji leczniczej. Warto tutaj podkreślić pewien paradoks, bo to właśnie w Polsce został stworzony nowoczesny model rehabilitacji leczniczej przez pana profesora Wiktora Degę. Model ten został zaakceptowany przez Światową Organizację Zdrowia i stał się takim powszechnym, obowiązującym standardem. Niestety z naszych wstępnych ustaleń wynika, że model ten w wielu przypadkach nie jest realizowany w praktyce w naszym kraju. Tak naprawdę rehabilitacja, żeby była skuteczna, musi być odpowiednio wcześnie zapoczątkowana, ponieważ potem ona już nie odniesie swojego skutku. Jeżeli pacjent musi wiele miesięcy czekać na rozpoczęcie rehabilitacji, to zmiany, które zachodzą, stają się nieodwracalne. W tym obszarze występuje szereg problemów, ale część z tych problemów wynika nie tylko z problemów finansowych, ale na przykład z kwestii niedoceniania roli rehabilitacji leczniczej również przez środowisko medyczne. Tworzymy w systemie poradnie diagnozowania wad postawy. I diagnozowanie to jest dokonywane tylko i wyłącznie przez lekarza ortopedę. Na przykład tutaj lekarz rehabilitant nie diagnozuje tych wad postawy i po zdiagnozowaniu nie ma dalszej ścieżki, nie ma leczenia, ponieważ wada postawy nie jest chorobą, jej się nie leczy. Diagnozuje, a nie leczy. I to jest pewien paradoks. Oczywiście kwestia pieniędzy to jest istotna, natomiast kwestia jest, żeby te pieniądze również rozsądnie wydawać. Żeby to, co jakby zidentyfikowaliśmy, to jest na przykład ogromna dysproporcja w dostępności rehabilitacji leczniczej w poszczególnych regionach naszego kraju. Czas oczekiwania jest bardzo różny w różnych obszarach naszego kraju i te zjawiska chcemy identyfikować również w tej kontroli. Zorganizowaliśmy panel ekspertów, który ma nam pomóc w przygotowaniu i pogłębieniu tematyki kontroli. Bardzo liczymy na pomoc zaproszonych gości, członków towarzystw naukowych, krajowego konsultanta z zakresu rehabilitacji leczniczej i krajowego konsultanta z zakresu fizjoterapii. Wydaje się, że zidentyfikowaliśmy najistotniejsze obszary, które powinny być badane w trakcie tej kontroli i ten panel nam umożliwi stworzenie naprawdę dobrej tematyki kontroli. Ponieważ cele, które sobie stawiamy w tej kontroli, są dosyć ambitne. Chcielibyśmy po pierwsze zidentyfikować wszystkie istotne czynniki, które ograniczają dostępność do rehabilitacji leczniczej w naszym kraju. Po drugie, chcielibyśmy zbadać i ocenić organizację i funkcjonowanie systemu rehabilitacji leczniczej, identyfikując te obszary nieprawidłowości oraz te obszary, które są pozytywnie funkcjonują. Być może zidentyfikujemy jakieś dobre praktyki w tym obszarze. Być może również wypracujemy wnioski systemowe, które pozwolą na poprawę istniejącego stanu rzeczy. I trzecim istotnym aspektem jest również wartość informacyjna, edukacyjna naszej kontroli z uwagi na wciąż niedocenianą zarówno przez pacjentów, jak i niestety przez część środowiska lekarskiego rolę rehabilitacji leczniczej w procesie leczenia.